Krzysztof Piątek doceniony za cały sezon w Milanie, a Florentino Perez nie puści Ramosa do Chin. Witam Was, ja nazywam się Mateusz, a dziś jeszcze na temat Rafała Gikiewicza, który zastąpi w bramce Polaków kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego. A na koniec brutalny faul na Wayne Rooneyu. Ostatnio dołączyło do nas 526 osób. Witam Was i przypominam, że na 120 tysięcy widzów losujemy kolejną piłkę. Dlatego zachęcam do kliknięcia dzwoneczka i zostania z nami na dłużej. Ostatnio mogliście zdobyć też kilka długopisów marki Zakazany Długopis. Oto osoby, które wylosowaliśmy. Moje gratulacje. Napiszcie do mnie na maila, którego macie w opisie tego filmu w celu ustalenia szczegółów, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Polski bomber z Mediolanu został doceniony przez portal Milan News 24. Otrzymał jedną z najwyższych ocen ze wszystkich piłkarzy rossonierich. 7 na 10 możliwych punktów. Przegrał tylko z fenomenalnym w tym sezonie Gigi Donnarummą, który otrzymał 8. Donnarumma był najpewniejszym punktem Milanu. Szczególnie zasłużył sobie tym, że wiele razy w sezonie ratował kolegów przed stratą bramki. Co prawda miał też swoje gorsze interwencje czy nawet spotkania, gdzie nie prezentował się tak jak w innych meczach, ale nie może to przyćmić całego dobrego sezonu. Piątek co prawda zagrał tylko połowę sezonu w Milanie, ale nie zmienia to faktu, że zaprezentował się o niebo lepiej niż Gonzalo Higuain. Piątek zdobył 22 gole w lidze, a co więcej jego gol został wybrany trafieniem sezonu. W meczach, kiedy miał nawet jedyną sytuację, nie mylił się i z niczego tak naprawdę zdobywał gola. Potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji w polu karnym. Jednak wyższa ocena nie została przyznana pewnie za jego posłuchę w zdobywanych bramkach, kiedy przez prawie miesiąc nie potrafił znaleźć drogi do bramki rywali. Identyczną ocenę jak Polak otrzymał drugi bramkarz Pepe Reina, który godnie zastępował Donnarummę. Szóstkę otrzymali Bakayoko, Patryk Kutrone czy Lucas Paketa. Jak pewnie wiecie, mamy własną drużynę w grze Football Team. Dołączcie do naszego klubu Landrynki, dzięki czemu będziemy mogli rywalizować razem z innymi youtuberami. Może się też okazać, że nie dostaniecie się do głównej drużyny, ale spokojnie, to nic straconego. Prężnie działa nasza akademia, która z pewnością wychwyci każdy talent. Rejestrując się z linku poniżej, dodatkowo otrzymacie 200 energii na sam start, dzięki czemu szybciej rozwiniecie swojego zawodnika. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Kilka dni temu Sergio Ramos razem ze swoim agentem poinformowali Florentino Pereza, że chce odejść z Realu Madryt. Miał otrzymać bardzo kuszącą ofertę z Chin, jednak przy realizacji tego transferu pojawił się niemały problem, bowiem panujące w Chinach prawo zabrania zapłacenia za piłkarza. Ramos chciałby odejść za darmo, ale Perez zapowiedział, że jest to wykluczone. W ogóle to oznacza, że Ramos nie zamierza przedłużyć swojej umowy z Realem, która obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Perez poinformował też opinię publiczną, że Ramos ma najwyższy kontrakt ze wszystkich piłkarzy królewskich. Jak potoczą się losy Hiszpana, zapowiada się naprawdę ciekawie. Wojciech Szczęsny ma problemy z łąkotką. Całe szczęście nie jest to groźny uraz. Polak we wtorek przeszedł artroskopię kolana, czyli małoinwazyjny zabieg. Na boisko powróci za około 5-6 tygodni, więc na kolejny sezon Juve bez problemu zdąży się przygotować. O problemach było wiadomo już przed zakończeniem sezonu, ale zwlekano z podjęciem decyzji dotyczącej operacji. Oznacza to, że zabraknie go w spotkaniach eliminacji do Mistrzostw Europy 2020. W czerwcu Polacy zagrają z Macedonią oraz Izraelem. Szybko na tą informację zareagował Jerzy Brzęczek. Jeszcze wczoraj po południu PZPN poinformowało, że zamiast Wojciecha Szczęsnego zostanie powołany Rafał Gikiewicz. O Polaku ostatnio jest bardzo głośno. Jego Union Berlin przebojem wdarł się do Bundesligi. Pierwsze spotkanie wyjazdowe zaremisowali po 2 ze Stuttgartem, a u siebie zaremisowali, ale bezbramkowo. Polak został bohaterem. Kilka razy uratował zespół przed stratem bramki, co dało im awans. Oznacza to, że Benjamin Pavard, który rok wcześniej zdobył Mistrzostwo Świata, w tym sezonie spadł do drugiej Bundesligi. Wracając jeszcze do Rafała Gikiewicza, to tak skomentował swoje powołanie. Gratulujemy i czekamy na dobry występ. A na sam koniec mam dla Was ostatnie spotkanie Wayne'a Rooneya, dokładnie z niedzieli. Anglik od roku występuje w MLS, czyli często nazywanej lidze seniorów czy też emerytów. Jednak nie oznacza to, że nie ma tam ładnych bramek czy też brutalnych fauli. I właśnie tego drugiego ostatnio doświadczył Wayne Rooney. Wpadł na niego bramkarz rywali Turner, za co wyleciał z boiska. Widać było, że Anglik odczuł to starcie, ale pomyślcie, co by było, gdyby na jego miejscu był Neymar. W każdym razie miałby na pewno dużo miejsca do turlania. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie, przypominam o losowaniu piłki, do usłyszenia.